Cześć, witajcie ponownie po dłuższej przerwie. Wracamy na temat poddasza, a w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat izolacji i to izolacji pianą. No i taki argument, który jest często podawany przez wykonawców do inwestorów, że nie stosujcie piany na poddaszu użytkowym, gdyż ma ona słabe właściwości akustyczne. No i ten oto argument spotyka się z bardzo dużym zniesmaczeniem wykonawców piany, monterów, instalatorów i tak dalej. Jak to złe właściwości akustyczne, jak piana bardzo dobrze wycisza i w ogóle nic nie słychać. Użytkownicy również piszą potem, że przecież nie słychać żadnego deszczu, wszystko jest w porządku i okej. Okay. Sam argument ze strony wykonawców dotyczy tak naprawdę nie dźwięków z zewnątrz, tylko faktu. Tego faktu, że ta zabudowa jest po prostu niezależnym tak jakby tworem od samej izolacji, gdyż ona jest zawieszona niejako na konstrukcji więźby dachowej i po prostu nie ma z nią kontaktu, nie ma kontaktu z okładziną, przez co tworzy się taka pustka, no dosłownie pudło rezonansowe. No i być może nie jest to jakiś turbo argument dla inwestorów, przyszłych inwestorów, że no ale przecież skoro jest cicho z zewnątrz, no to co mnie to tak naprawdę interesuje. Natomiast w przypadku planowania na przykład takiego pomieszczenia do jakiegoś tam obcowania z dźwiękiem, to warto się nad tym tematem pochylić, gdyż no można się nieprzyjemnie potem zdziwić, kiedy nam zacznie grać cała zabudowa. My z tematem akustyki spotkamy się jeszcze na innej realizacji, tak jakby z tym wątkiem, nie bezpośrednio związanym z pianą, a z normalną, że tak powiem, izolacją w naszym przypadku. Także zapraszam Was do śledzenia kanału i do następnego. Cześć!